prezydent FIFA zakażony koronawirusem. Prezydent FIFA Gianni Infantino zakażony koronawirusem. Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej FIFA, Gianni Infantino miał pozytywny wynik badania na koronawirusa, poinformowano w komunikacie. Podda się samoizolacji przez 10 dni. Wszystkie osoby, które miały kontakt z prezydentem FIFA w ciągu ostatnich kilku dni, otrzymały stosowną informację, zalecono im podjęcie odpowiednich kroków, napisano w komunikacie FIFA. 50-letni Infantino kieruje Światową Centralą od 26 lutego 2016 roku. Wcześniej pełnił funkcję sekretarza generalnego Europejskiej Unii Piłkarskiej UEFA. Do zmiany władzy doszło w wyniku wielkiej afery korupcyjnej, wskutek której posadę szefa FIFA stracił Josef Blatter. W połowie 2019 roku Infantino został wybrany na kolejną, tym razem pełną, czteroletnią kadencję.